Proszę mi tylko powiedzieć, jak mamy w maju tam śpiewać litanie. Tam, czyli Wroniecka, podwórko salezjańskie od ulicy Masztalarskiej, gdzie jest figurka przez pana Huczkę zrobiona. Gdzie w ubiegłym roku różne rzeczy tam robił, żeby nam uniemożliwić śpiewanie litanii. Muzyka była głośno puszczana. Figurka nie, przy księdza Krzypkowskiego, tam ten daszek kapliczką mi tam gdzieś wypominał też, że nic tu nie pracowałeś, to nie masz prawa się tu modlić. W każdym razie, że chyba na tej modlitwie raz widziałem, dwa razy ową niewiastę, bo pracuje. Przyjechała raz rowerem z pracy, jak powiedziałem, jak pani zalotnie wygląda, to już więcej rowerem nie przyjeżdża, ale inaczej też nie. Czy wszyscy chcielibyście chodzić w tej chwili na podwórko salezjańskie, śpiewać tam nabożeństwo majowe w maju, do rok pański 2023? Chcielibyście? Pani by chciała? A pan by chciał? A jakby było, że chcieli, byście, to bym pytał, dlaczego? I po co? Żeby dać salezjanom argument? Na co? Że jestem odszczelony i że otacza mnie sekta odszczelonych ludzi. Dlaczego owa niewiasta, jeżeli ksiądz jej to wszystko wyświetlił wczoraj, a byli inni osoby, którzy mnie wsparli w tym, co mówiłem, nie odeszła uradowana, ucieszona. Księża, głupio myślałam. Jak głupio. Jakie mogły być z tego głupie konsekwencje? Jak dobrze ksiądz nie zna ten sposób, uległy niewiastom, przynajmniej mi. Nic takiego nie miało miejsca, wręcz odwrotnie. Niby się nic nie stało, a stało się. Co się stało? Dlatego też tu pani wskazuje, że cały czas ksiądz ma przy sobie tu tego przybocznego pana Jakuba. Ksiądz nie jest samodzielny. Ksiądz w ogóle nie jest tak jak kapłan, nie jest sam. Nie idzie się z księdzem dogadać, bo cały czas nie idzie w ogóle dotrzeć do księdza. Cały czas ten człowiek jest. Proszę zobaczyć. A przy tym przychodzi się do tego domu. Wiem, wszystko, co tu jest czynione, mówiłem o wielkich zasługach tej pani. No ale mimo wszystko jest daleko. Jak są męskie roboty do zrobienia, to nie ma jej i nie ma jej męża. Pieniądze same nic nie zrobią. Nawet jak się chce je dać. Czyli coś ważnego pokazuje się między czcigodnymi i wiernymi. Zazdrość i zawiść. Jako wiernych, jako mężczyzna i kobieta. Kobiet wobec mężczyzn. Niedobrze jest księdza wystawiać na próbę, bo co jak mu się noga potknie? Pan będzie miał serce stawiać kapliczkę, jak nie będzie tu w maju litanii? A na pieniądzach pan śpi, to wyłoży, firma przyjdzie i zrobi. Albo zadzwoni pan do męża tej pani, on przyjedzie i będzie stawiał zapałem, że na następny rok, albo na kiedyś tam, albo ja o jak miałam zostawę, jak nas tam wyrzucą, to tu przyjdziemy, tu już będzie kapliczka. Nie wieści rozum, nie wieści każdy. Pani Renaty, pani Renaty, dobrodziejki. Tyle darów i o które nie pyta. Dobre są. Rama. Ta wyglądała jak ze śmietnika. Wygląda tak pięknie. Ale tam wiedziała, co ma robić. I nie musiał jej mówić ksiądz. A tu chciałaby, żeby ksiądz robił to, co ona księdzu mówi, rób. I tylko podaje w jakiś sposób formie, że to jest pod rozeznanie. Ona już w sercu rozeznała. Że niech czcigodni, wszyscy wierni, ale sami dla siebie najpierw będą sitem, zanim przyjdziecie z czymś do księdza. Czy proszę uważać, czy nie będzie wśród czcigodnych, wiernych, innych, którzy przyjdą. Księża, jak ksiądz mógł tak niewieście powiedzieć, to jest dobry, absolutnie dobry pomysł. My tu jedna, dwie jesteśmy. Będziemy chodzić na Wroniecką. Dobrze, sobie chodźcie, beze mnie. Beze mnie. Póki co.
beze mnie, póki co. Ja nie jestem skandalistą, nie jestem prowokatorem. Tam, gdzie wiem, rozstrzygam, że trzeba tak uczynić, tak czynię, ale nie dlatego, że mnie ktoś podpuści, że ktoś chciałby mnie tak żgnąć. W każdym razie można być wtedy spokojnym. Można też w przypadku tej niewiasty modlić się. Ksiądz odmówił, bo mnie nie lubi, Pana lubi, mnie nie lubi. Niech zadziała przez kogo innego. Niech zadziała przez Panią Marię, mamę księdza. Można do mamy tam podejść. Pani Mario, niech Pani synowi powie. Powinniśmy w maju się modlić na Wronieckiej z tytułu wierności. Wczoraj Pani była pod kościołem, to teraz cały maj będziemy przychodzić. Ja się będę zwalniać z pracy codziennie. Pani Renata Kabulak, będę przyjeżdżać, Matce Najświętszej się takie podoba zachowań, Matka Najświętsza nie będzie samotna. Że to wszystko może przyjść przez inną osobę. Jak Boże jest, to przyjdzie. Także owa pani powinna być spokojna. Propozycja jest Boża, to jest jeszcze dużo dróg przez tydzień czasu, żeby do mnie dotarło. Śmiem twierdzić, że nie jest Boża i nic nie przyjdzie. Co by miało moc, żeby zmienić. To jest jak księdza, jakby wierni mieli tam chodzić, to beze mnie. Ani temu nie błogosławię, ani to nie twierdzę, że jest dobre. Jest złe. Jest złe.